Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Przeglądu Tygodnia. 14 sierpnia, połowa drugiego miesiąca wakacyjnego, środek długiego weekendu i mam Wam co nieco do przedstawienia. Poprzedni odcinek był skrócony. Jak się okazuje, tak naprawdę po lekturze tego, co przez poprzedni weekend się ukazało, niewiele straciliśmy, w zasadzie nie za bardzo dużo nowego się ukazało, chociaż jedna rzecz dosyć istotna, ale to potem. I teraz, jak sami widzicie, mam bardzo niewiele tych linków, połowa tego co zwykle, mimo że praktycznie każdego dnia, siedząc gdzieś w wolnej chwili przy restauracyjnym stoliku czy w komunikacji publicznej, gdzie nie zdradzę, gdzie to dokładnie było, nie zdradzę, to tego się dowiecie w odpowiednim czasie. W tych czasach gdzieś tam komórka w ręku, w tym czasie komórka w ręku i sprawdzałem, co się dzieje w świadku kolejowym, w świadku modelarskim, zapisywałem linki, mimo to niezbyt dużo się tego znalazło. No ale dobrze, jeśli niewiele, to może uda mi się to szybko przedstawić i niniejszym biorę się do dzieła. W temacie modeli, Pico jeszcze na urlopie, stąd no nie mamy żadnych elektryzujących informacji, jak modele na sierpień są zapowiedziane, trafią do sklepów, to trafią, może będzie o czym powiedzieć za tydzień, a już na pewno za dwa. Ewidentnie to, że tych linków mam mało, świadczy o tym, że jest sezon urlopowy, w zasadzie szczyt sezonu urlopowego, może on właśnie został osiągnięty, zwykle jest osiągany w długi sierpniowy weekend, po czym wszyscy powoli wracają do pracy, wakacje się kończą i wydaje się, że tak będzie i teraz. Schlesien Modele. Schlesien Modele kontynuuje informowanie o sobie, informowanie o nowym projekcie, o projekcie lokomotywy EP09. No i okej, doceniamy tutaj informację, te zrzuty SCADA, jak będzie projektowany ten model i to wszystko jest naprawdę fascynujące. Cieszy też choćby takie zdjęcie i przypominanie, że rzeczywiście projekt się dzieje, a nie jest to tylko jakaś przechwałka. Natomiast no jakby to było w ciut inny sposób przygotowane, no to może by to było normalniej. Ale cóż, chyba nie czuję się na siłach, żeby to komentować. Każdy z nas wyrabia sobie zdanie na ten temat. Sam każdy z nas może przeczytać te wypowiedzi. W temacie modeli polskich w tygodniu było, poprawiłem sobie nawet w swoim zestawieniu zapowiedzi prywatnym, w tygodniu była informacja jakoś wcześniej, że modele wagonów sypialnych Gyrlitz 77 zapowiadanych bodajże z półtora, jeśli nie dwa lata temu, wreszcie się mają ukazać teraz, w sierpniu mają trafić do sklepów. Informacja ta niestety została sprostowana, no, uaktualniona, może to lepsze słowo, i modele te będą dopiero w październiku, także pod koniec roku. No i tutaj kolegę Arka należy docenić za tą informację. To jest w zasadzie chyba niemalże wszystko w temacie polskich modeli, czyli przypomnienie się firmy Schlesien Modele w temacie EP09. Tutaj informacja o tych modelach Tilliga. Nic więcej w zasadzie w tym tygodniu nie wypłynęło. Wypłynęło coś lekko związane z Polską, mianowicie sprzedawca Menzels Lokschuppen, taki niemiecki sklep, który też troszeczkę specjalizuje się w handlem modelami z rynku z centralnej i środkowej Europy, zaprezentował kolejny, tak zwany swój model, swoją edycję zamawianą u producentów. Ten sklep współpracuje dosyć dużo z LS Models, ale nie tylko, także z firmami Pico. I jest to model na specjalne zamówienie tego sklepu, w tym wypadku, jeśli chodzi o LS Models Vectron, klasyczny czerwony Vectron DB Cargo, nie DB Cargo Polska, tylko DB Cargo, to niemieckie, natomiast jest to lokomotywa wielosystemowa i akurat taki numer 193 373, który wjeżdża
do Polski. Stąd, no, chcąc, nie chcąc, łamiąc się, ale jednak ten model zamówiłem. W zasadzie tego typu Vectrona mam już od Roco. Roco też kiedyś takiego czerwonego wydało wjeżdżającego do Polski. Mam przecież kilka edycji różnych producentów modeli DB Cargo wjeżdżających do Polski, ale w okolicznościowych malowaniach. I od Pico, i od Roco, i od LS Models. A generalnie z innych jeszcze wjeżdżających do Polski to mam także coś Trixa. Rośnie grupka tych modeli. Zastanawiam się nad sensem gromadzenia takich modeli w kolekcji, czyli takich, które tylko mogą wjeżdżać do Polski. Dawno temu dałem sobie spokój ze zbieraniem absolutnie wszystkiego spod tego znaku, czyli modeli Eurosprinterów, modeli Traxów i jeszcze też innych lokomotyw. Ograniczyłem się do Vectronów i to do Vectronów niemieckich, bo jest jeszcze cały szereg modeli innych Vectronów w barwach innych zarządów, od węgierskich przez słowackie, czeskie po austriackie, które mogą wjechać do Polski, a które istnieją w modelu. Także jeśli kogoś interesuje, pięknie wykonany Vectron, stosunkowo niski nakład, wszystkie te cztery edycje razem będą wydane w nakładzie 200 sztuk, no to trzeba skorzystać z okazji, póki ona jest. W tym roku, parę miesięcy wcześniej, dostępny był Vectron z flagą Ukrainy, z okolicznościowym malowaniem związanym z pomocą Ukrainie, też właśnie z inicjatywy tego sklepu. Jeśli jeszcze kogoś interesuje ten temat, to tego typu praktyki, czyli zamówienie indywidualnych modeli wśród niemieckich sklepów i dystrybutorów, to zjawisko jest bardzo powszednie i wszyscy więksi to robią. Także i ten największy model Bahnshop Lippe, który takowego Vectrona zamówił sobie w Roco i jeszcze nie jest wyprodukowany, jeszcze póki co jest na razie do zamówienia, tak samo figuruje na stronie model Bahnshop Lippe, przy czym powiem, że jest niestety niewiele tańszy, tam jest chyba 259 euro czy coś, dosyć słona cena jak za Vectrona Roco. I tu jeszcze jedną rzecz należy powiedzieć, choć już to chyba mówiłem, ten model nie był zapowiadany przez Menzels Lokschuppen, tylko od razu się ukazał już jako dostępny, czyli jest nagle w sklepie dostępny i już teraz go można od ręki kupić. Także taka troszeczkę dziwna praktyka. I to w zasadzie jest tyle z nowości modelarskich. No może poza tym, i to chyba jeszcze teraz sobie zobaczę z wami, bo sobie skojarzyłem, że o jednej rzeczy przeczytałem, ale nie zobaczyłem w sklepie. W sklepie Model Center podobno pojawił się już, tak rzeczywiście jest, pojawił się w sklepie model lokomotywy EU07540 w malowaniu PKP Intercity i ten model jest w przygotowaniu. Tego typu model wydało też Pico, to znaczy z pomarańczowym pasem. Były to, zdaje się, elektrowozy gdzieś z Krakowa. Zwróćmy jeszcze uwagę, tutaj data premiery modelu nie ma, to be announced, dopiero będzie zapowiedziana. Natomiast już należy to traktować jako zapowiedź, mimo że faktyczna zapowiedź była zdecydowanie wcześniej gdzieś na Facebooku, to bardzo miło, że pojawiło się to w sklepie. Jeśli cokolwiek się zmieni w tym temacie, w sensie model trafi do sprzedaży, to oczywiście dam wam znać. Kiedy to będzie? Możemy sobie w zasadzie odpowiedzieć na to pytanie według producenta, według tego, o czym chyba informowałem tydzień czy dwa tygodnie temu. Podany był plan emisji na 2023 rok. Będzie to we wrześniu. Model sierpniowy już dostaliśmy. On w dalszym ciągu, jak widzicie, jest dostępny do kupienia, a model wrześniowy będzie we wrześniu. Kiedy? Zobaczymy. I już teraz informacje ze świata prawdziwej kolei, tu z rynku niemieckiego. Siemens dostarczy 28 pociągów regionalnych Mireo dla Badenii-Württembergi. To malowanie od pewnego momentu, od pewnego lipcowego dnia jest mi całkiem dobrze znane. To wszystko gdzieś tam zobaczycie na jesieni w odcinku serii
przy torach, czy dokładnie takie z Immensim Reo wtedy widziałem, to chyba może niekoniecznie, choć jeszcze sobie nie do końca opracowałem własne materiały. Natomiast zwrócę tutaj uwagę, tak, 28 sztuk to może dużo nie jest, natomiast, znaczy nie śmieszne, tylko ono profesjonalnie i poważnie wygląda to, natomiast jak się to czyta, to dla mnie jest troszeczkę bełkot. Jak się czyta nie tyle specyfikacje, tylko no, opis tutaj, co zostało zamówione i w jaki sposób. No, czytamy tak. Dla pilotażowego projektu Digital Node Stuttgart, DKS, w ramach Digital Ray Germany, ETCS, no wiadomo co to jest, poziom 2 GO A2, automatyczna eksploatacja pociągu ATO, no i tak, ITD, i ETC, i ITP, tysiące skrótów, czyta się to wszystko, o tutaj zobaczcie, też wszystko jest no, dla osób w branży, dla fachowców zajmujących się właśnie sterowaniem ruchem kolejowym i to profesjonalnie wykonujących tą pracę, jest to po prostu wszystko super czytelne, rzucą tylko okiem i dokładnie wiedzą, z czym tutaj mamy do czynienia, natomiast no, w takiej notatce, jak człowiek czyta, taki normalny jak ja, te różne rzeczy, sprzęt DSD, a to na poziomie drugim GO A2 zgodnie z TSI ZZT z 2023 z wersjami SV2.0 i SV3.0, no to dla mnie jest, no, przepraszam za laickie sformułowanie, ale no, nie za laickie, tylko za takie pewnie uwłaczające tutaj, ale troszeczkę dla mnie to jest bełkot. Cieszę się, jak coś jest lepiej wyjaśnione, jak coś jest to rozsądniej opisane niż czytanie właśnie takich samych, tylko skróconych informacji z wieloma skrótami i tak dalej. Gdyby to było z odnośnikami, gdzieś tam jak na Wikipedii, dałoby się to jakoś rozszyfrować, poczytać, poukładać sobie w głowie, zdecydowanie byłoby to łatwiej. Co jeszcze? Interesujące przy takich informacjach rzeczy staram się gdzieś wyczytać, gdzieś w jakichś akapitach, czyli na przykład na czym polega nowoczesność tych składów, na ile zwiększa się standard podróżowania takimi składami, czyli gdzie prowadzą trendy, czego moglibyśmy oczekiwać w nowych jednostkach zamawianych choćby w Polsce, czy jeśli będziemy gdzieś mieć przyjemność jechać takim pociągiem, niekoniecznie w Niemczech, jakimkolwiek innym kraju, jakie są gdzieś standardy, no to przeczytajmy. Wyższy poziom komfortu to jest slogan i wygody pasażerów, tak, wszystko musi tak być i każda nowa rzecz musi to spełniać, choć z tym to, jak wiemy, jest różnie. Bezpłatny Wi-Fi to jest chyba standard, dostęp bez barier to chyba standard. Wyższa efektywność energetyczna, no to sprowadza się chyba na to, że pociągi zużywają mniej prądu. Niezawodność operacyjna, no to okej, to jest istotne, owszem, też dla pasażera, ale pasażer na ogół tego nie odczuwa, jadąc, nie wiem, rano do pracy, czy z lotniska do centrum miasta, jeśli się gdzieś pojawi. Przyjazną dla klimatu eksploatację oferują dalsze korzyści dla pasażerów. I nic ciekawego nie wyczytałem z tego akapitu, tylko no, szczerze mówiąc, oprócz bezpłatnego Wi-Fi i tego, że dostępu bez barier, czyli jak rozumiem dla osób na wózkach inwalidzkich, to tak naprawdę nic więcej nie da się z tego wyczytać. No ale nic, informuję o tym. To też jest, tak powinienem powiedzieć na początku, w ramach takiego zainteresowania, przyciągania wzroku, mojego wzroku przez artykuł obrazkiem, który gdzieś tam mam wryty w pamięci, który ostatnio mi utkwił, z którym ostatnio się zetknąłem. Tak właśnie jest w tym przypadku. Wydaje mi się, że wielu z Was akurat taki obrazek mógł utknąć w pamięci. Mi akurat barwy kojarzą się z warszawskim WKD, natomiast kształt, którego nie widziałem dobre kilkanaście lat, bo tyle lat nie byłem w Londynie. Wiele z Was pewnie być może nawet mieszka w Londynie albo ostatnio tam była, ale zdecydowanie kojarzę ten zaokrąglony kształt pociągów londyńskiego metra. Na ogół informacjami z tego zakresu, z tego tutaj, z tej
z tej kategorii transportu szynowego nie informuje, nie zajmuje się tym, to znowu jest to na zasadzie, że przypomniały mi się te składy metra. Gdybym chciał sobie przypomnieć, gdyby ktoś mnie zapytał, jak one tam wyglądają, to bym nie potrafił odpowiedzieć, ale tu zobaczyłem to od razu, wiedziałem, o co chodzi. No to tak, nowe składy dla londyńskiego metra na testach w Niemczech. I co tutaj ciekawego? Oczywiście ile tych składów ma, to są tak, pociągi rodziny Inspiro, cokolwiek to oznacza, zamówionych jest ile, to zaraz sobie przeczytamy, 94 nowe składy z opcją do 250 zamówienia do 250 składów. No i informacja też, że te pociągi będą jeździć częściej, co 2 minuty. Trochę nieco, 135 sekund, to jest nieco ponad 2 minuty. Niesamowite. Teraz tak, debiut pociągów PSA Regio Fox w Czechach przełożony o 3 dni. 14 sierpnia, czyli jak wy to oglądacie, to już od wczoraj teoretycznie pociągi te powinny jeździć na stałe. Myślę, że jakieś zdjęcia czy coś, jakieś informacje znowu pewnie za tydzień w tym temacie będą do przedstawienia. Gdzie będą jeździć? Będą stacjonowały w bazie kolei czeskich w Rakowniku, no i pewnie gdzieś, czy po całych Czechach tego nie wiem, w każdym bądź razie przejeżdżałem dosłownie 3 dni temu przez Czechy. Oczywiście pilnie śledziłem to, co się działo przy torach. Coś tam, parę zdjęć zrobiłem, ale tych naszych regiofoksów niestety nie widziałem nigdzie. Choć, kto wie, jakbym jechał za parę dni, to może by gdzieś tam wpadły w oko. Tak samo w Czechach, do zobaczenia. Przepraszam, wojskowe wagony pochodzące z fabryki Cegielskiego z Poznania do obejrzenia były na targach Trako. No i tutaj informacja jest taka, że one już drugi raz są, po raz kolejny są na testach w Czechach. O co chodzi? Co tym razem jest testowane? Tego do końca nie wiem, tym bardziej, że są drugi raz. No i w obecnych tak naprawdę czasach być może informacja na ten temat powinna zostać przemilczana, ale jednak portal internetowy o tym poinformował, ja o tym też informuję i szczerze mówiąc mam takie mieszane uczucia względem tego, czy powinienem to robić. Wypowiadałem się sporo na temat zakazu fotografowania i tak dalej, czego nie popieram, natomiast no, rozumiem pewne idee związane z tym zakazem, czego się nie powinno fotografować, czego nie powinno się pokazywać. Stąd, no, jako że to są, jakby nie było, wagony wojskowe, to tak jak mówię, mam tutaj mieszane uczucia, ale pokazanie samego artykułu, czy po prostu tego zdjęcia gdzieś tam pewnie już bardziej poglądowego i prezentowanego przez Czechów, no czuję się w jakiś sposób rozgrzeszony. Kolejna informacja, czego potrzeba do dopuszczenia ukraińskich wagonów w Polsce, UTK wyjaśnia do przeczytania, wagony jakby nie było już wjechały, a teraz czy będą jeździć na stałe, o tym pewnie przekonamy się w grudniu albo tuż przed grudniem, jak będzie zaprezentowany nowy rozkład jazdy na rok 2024, myślę, że temat jeszcze będzie się rozwijał. I teraz tu też niezbyt często poruszam, przedstawiam takie tematy, no ale w sezonie ogórkowym chyba trzeba. Kielce zmienią nazwę na Kielce Główne. No i tyle. Czy słusznie, czy niesłusznie, nie mi to ocenić. W każdym bądź razie rozumiem potrzebę zaznaczenia głównego dworca w mieście. Jest to chyba tradycja nie tylko przyjęta w naszym kraju, w Niemczech dokładnie,
tak samo wygląda i ja też powiem jako podróżny, zupełnie jak czasami planuję podróż i zastanawiam się, jak ułożyć podróż, żeby gdzieś potencjalnie dotrzeć, albo wprost gdzieś jestem i zastanawiam się, gdzie by tu wpaść, żeby pofotografować pociągi, to też odruchowo szukam dworca głównego w większych miastach, stąd w sumie to chyba pozytywna zmiana. Tutaj raport UTK, ciekawy artykuł, który warto na spokojnie, nie tylko przy kawie, ale gdzieś tam w wolnej chwili może uważnie przeczytać. Polska trzecia w Europie pod względem długości linii kolejowych, ale nie to jest najważniejsze, nie to jest najistotniejsze z tego artykułu, tylko szereg takich statystycznych informacji, które pozwalają ruszyć wyobraźni, ale dają też dużo do zastanowienia. Na przykład to, że w Szwajcarii 100% linii jest zelektryfikowanych. To wyczytałem z tego artykułu. Albo to, co mnie zatrwożyło, że w Polsce zaledwie 2%, 2 z czymś, to było, poczekajcie, gdzieś to tu, o tutaj, w tym wytłuszczonym, zaledwie 2% jest możliwe do przejechania z maksymalną prędkością powyżej 160 km na godzinę. No i okej, no jakieś tam aż tak szybkich pociągów to nie mamy i wiemy oczywiście, że chodzi o CMK i gdzieś tam fragmenty linii, czy to w kierunku Poznania, czy inny. Ja tego nie wymienię z pamięci, pewnie tak. Albo może gdzieś jest jakaś mapka. Natomiast to, że od 120 do 160 jest tylko 15,5%, no to chyba jest troszeczkę smutne, bo to oznacza, że mamy ponad 80% linii, gdzie nie pojedziemy szybciej jak 120, czyli pewnie w praktyce 100 na godzinę. Gdyby to nawet było 100 na godzinę na całości, to by nie było się czym martwić, byłoby to pewnie świetnie, ale obawiam się, że miejscami będzie dużo, dużo gorzej. Także no, można poczytać, można się pozastanawiać nad tematem, na przykład poczytać informacje statystyczne o elektryfikacji. No i tutaj rozum mówi, że im więcej, to tym lepiej. Kolej nowocześniejsza, kolej bardziej ekologiczna i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony gdzieś serce chciałoby widoku tych lokomotyw spalinowych, tej trakcji właśnie spalinowej, najlepiej parowej. No i tak, no ale gdzieś rozsądek musi jednak przeważyć. No i tu mamy ciekawe statystyki w podziale na województwo, czyli jeśli chcemy przykładowo fotografować lokomotywy spalinowe, to gdzie najlepiej się udać w tym celu? No gdzieś, gdzie mamy ten wskaźnik najniższy, czyli na Podlasie. I tak w rzeczywistości chyba też i jest, że na Podlasiu na przykład stacjonuje dosyć dużo lokomotyw ST-44 i nie tylko. Ale uwaga, co dziwne, to też lubuskie. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, ale wydaje mi się, że może to być spowodowane dosyć dużą gęstością utrzymanych lokalnych linii, które zwyczajnie nie są zelektryfikowane, bo nie jest na nich aż tak duży ruch. Stąd lubuskie też może być fajnym miejscem. A też w śląskim, zobaczcie, 90% jest zelektryfikowane, natomiast no śląskie, wiadomo z jakich przyczyn, kopalnie i cały ten górnośląski okręg przemysłowy i tak dalej, tam to było konieczne. Jeszcze mnóstwo innych ciekawych informacji statystycznych, tak jak mówię, też na spokojnie polecam przeczytanie. Sporo jest tutaj naprawdę niezwykle interesujących informacji. Warto to przeczytać, żeby choćby, nie wiem, wyrobić sobie zdanie na jakiś temat, albo może rozwiać nawet mylne wyobrażenia, jeśli je mam. I już temacik. Kolejny temacik. Polski, poważny wypadek pociągu kolei mazowieckich w Dalanówku. No i jak się widzi tutaj, ten ciągnik siodłowy w powietrzu, to nie ulega wątpliwości, że jest to poważne. Jak mnie to smuci, jak kolejny raz czytam, jak to kierowca ciężarówki znowu pod pociąg, no o tyle tutaj jest to o tyle poważne, że rzeczywiście w pociągu było trochę pasażerów. Nie jest to jakiś olbrzymi, ciężki skład towarowy,
który tam masakruje ten samochód osobowy, tylko stosunkowo lekki pociąg osobowy, szynobus, i paru pasażerów ucierpiało w wyniku tego wypadku. Naprawdę bardzo poważna sprawa. Można by było tutaj sporo wygadywać i powypisywać komentarzy pod adresem kierowców ciężarówek i tak dalej. Wydaje mi się, że byłoby to pewnie niesłuszne. No, sam przejazd też tylko wyposażony w znak stop. Jeszcze też w treści artykułu autor artykułu tak naprawdę dwuznacznie wskazał, że być może tej ciężarówki nie powinno tam być. Chodzi tutaj mi, już pokazuję, o to miejsce, że przynajmniej do niedawna na drodze były znaki, które zabraniały poruszania się po niej ciężarówek o masie powyżej 18 ton, co oznacza moim zdaniem sugestię, że ciężarówki nie powinno tam być, no ale były. Czas przeszły, oznacza, że tych znaków tam nie ma. No trudno, stało się po raz kolejny, kiedyś przyjdzie czas, że być może wszystkie przejazdy będą zabezpieczone, żeby żadna ciężarówka nie wjechała, ale moim zdaniem nie powinno tak być. Nie powinno to być w ten sposób, że już nie możemy po prostu poruszać się pociągami i samochodami na normalnych przejazdach, żeby nie doszło do wypadków. To jest po prostu nieprawdopodobne. Przechodzę coraz bardziej na tematy luźniejsze. Tutaj też na sektorze kolejowym artykuł przygotowany przez Koleje Śląskie. Artykuł jak najbardziej dla mnie, być może dla niektórych z Was. Teoretycznie wszystko to, co tu jest, wiedziałem, ale gdyby mnie ktoś zapytał, to pewnie bym kluczył, błądził, nie potrafił się wysłowić. Wiem, jak to się mówi, wiem, że gdzieś dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele. I taki artykuł zdecydowanie pozwala uporządkować wiedzę. Cieszę się, że tego typu notki są przedstawiane na portalach kolejowych, nie tylko jako informacje gdzieś tam o jakichś kolejach, ciekawych pociągach czy czymś takim. Takie właśnie temaciki ogórkowe się pojawiają, nie tylko wakacje, ale i właśnie garść wiedzy tutaj z branży kolejowej nie zawadzi. Dla osób pracujących w branży nic nowego, dla mnie zdecydowanie pozytywny, znaczy przydatny artykuł, i mam nadzieję, że dla wielu z Was też. Także sobie przeczytajcie, kto potrzebuje. Długi weekend, tak mi się kojarzy, że w zeszłym roku, być może 15 sierpnia, chyba wtedy ganiałem za jakimiś pociągami, za wąskotorówkami. Co będę robił tego 15 sierpnia, w dzień, w który oglądacie ten materiał, to jeszcze nie wiem. Czy udam się gdzieś na łowy, jeszcze się nie przygotowałem, nie zastanowiłem, czy gdzieś pojechać, czy nie. Może wejdę na strony pobliskich mi wąskotorówek i przeczytam, czy coś będzie i czy warto się wybrać gdzieś z aparatem. Teraz jeszcze tego nie wiem. Mam na to czas, żeby się przygotować. Jeśli wy macie czas, to zróbcie to samo. Jeśli nie macie, to znajdźcie go. Może warto ten wtorek spędzić też i kolejowo. Natomiast w temacie to, o czym już Was mogę poinformować, znalazłem tylko jedną notatkę. Poznaj długi weekend, to martance będą dwa parowozy. Borsig BNT1 oraz Lowa. Stąd poznaniacy z aparatami na spacer i róbcie zdjęcia. I teraz jeszcze bardziej luźny temat, chociaż niekoniecznie luźny. Powiem tak, że z dużym napięciem zabierałem się do przeczytania komentarzy pod moim filmem. Filmem, który ukazał się tydzień temu. Zamieściłem film, nakręciłem odcinek unboxingu N57 Robo rzutem na taśmę przed moim urlopem. Na przygotowanie filmu poświęciłem bardzo dużo czasu, zresztą widzieliście sama długość materiału, blisko 2 godziny. Starałem się przygotować i jak najrzetelniej przedstawić to. Cieszę się, że doceniliście. Ja mam uspokojone sumienie, zrobiłem to najlepiej jak umiałem. Wyszły dla mnie pewne wnioski, między innymi
jakieś zadanie do pogrzebania przy makiecie na jesieni. Z tego zobaczycie odcinki. Ja nie ukrywam, że moja makieta wcale nie jest najlepsza i będę musiał ją poprawić, żeby model Robo jeździł. To powiem tyle. I tak odpowiedziałem w tym momencie na Wasze komentarze. Moje napięcie opadło. Na szczęście nie zetknąłem się z Waszej strony z żadnymi negatywnymi komentarzami na temat mojej pracy, za to, za co bardzo dziękuję. Nie moderuję komentarzy u siebie na kanale, staram się na wszystkie komentarze odpowiadać, przynajmniej zaznaczyć, że przeczytałem Wasze komentarze. Tam, gdzie mam do zabrania głos, coś do powiedzenia, to dodaję. Robię to dlatego, że Was szanuję, robię to też dla spokoju własnego sumienia. I naprawdę jestem bardzo Wam wdzięczny za ciepłe przyjęcie mojego materiału. I teraz pokażę, odniosę się do tego, jak został również przyjęty choćby na forum modelarskim, został zauważony. Dziękuję. Też no, rozwiązała się dyskusja. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz. Od pewnego dnia jestem panem od unboxingów. Gdzieś tam byłem też nazwany panem unboxing. Dodam, że nie jestem sponsorowany przez Pico i tylko tyle w tym temacie dodam. Więcej nie będę się wypowiadał na ten temat. Dziękuję Wam za wstawienie się za mną. Sam nie będę zabierał głosu w dyskusji. Powiem tylko, że jest to co nieco dziwne, że tutaj pan, którego pokazuje, aż tak dużo udzielał się w tym wątku, ale okej. I na koniec jeszcze Wam powiem, że osobiście bardzo doceniam to, co on napisał, pan Robert Przybyłek, w temacie obok, i tak naprawdę to jest bardzo profesjonalne podejście. Trzymam pana Roberta za słowo. To mnie cieszy, tego się spodziewałem i absolutnie się nie rozczarowałem. I ja tutaj to te trzy zdania podświetlę. Dla mnie jest to tutaj clue tej wypowiedzi, esencja, za to cenię i za to, to naprawdę mnie cieszy, czyli to, że rzeczywiście Robo jest stosunkowo małą firmą, że to jest pierwszy model z napędem, stąd no, pewne rzeczy należy tutaj zrozumieć. Cieszę się, że firma też zauważyła parę elementów, które muszą być dopracowane. Zgadzam się, że to też jest rzeczywiście świetny model, choć nie do końca. Gdzieś tam pewien dystans należy utrzymać. I też zgadzam się z tym, że jak się spojrzy na pierwsze modele od konkurencji, to też należy tu podkreślić, że Robo jak na pierwszy model też zrobiło to bardzo dobrze. No i cóż, i tym tematem bym zakończył ten odcinek. Przypomnę, jestem obecnie w trakcie urlopu, jestem w Polsce, będzie nagrany odcinek z przejazdów pociągów w Polsce. Na kanale ukazuje się materiał, który nakręciłem przed moim urlopem. Ciągle będą filmy, a ja tym samym dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. A za tydzień kolejny odcinek przeglądu tygodnia z najświeższymi informacjami. Stąd udanego wtorku, udanego tygodnia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć.